Cześć, witam Cię ponownie z mojego DevOffice. Dzisiaj mam taki dzień, w którym głównie skupiłem się na ćwiczeniu i jeszcze uzupełnieniu mojej prezentacji na jutrzejszą konferencję .NET Summit. No z Twojej perspektywy, jeżeli to oglądasz w dniu premiery odcinka, to jest dzisiaj, czyli 18 grudnia. I tematem, który będę prezentował, jeżeli tego nie wiesz, to jest Blazor plus ASP.NET full stack idealny, full stack doskonały, ale tam będzie mały twistik, bo w pewnym miejscu postawię znak zapytania. No, pewnie się domyślasz, w którym. Także mam nadzieję, że będzie wystarczająco ciekawie. Jest to taka prezentacja raczej, może nie mocno techniczna, ale raczej taka zastanawiająca się nad tematem, omawiająca dany temat jako potencjalnie interesujący, jako potencjalną opcję dla słuchaczy. Więc jeżeli bierzesz udział w konferencji i będziesz na tej prezentacji, daj mi później koniecznie znać, czy to w komentarzu tutaj pod filmem, czy też po prostu wysyłając mi maila albo wiadomość na Discordzie, jak oceniasz tą prezentację, bo mam nadzieję, że będzie w miarę ciekawa, mimo że tam za dużo kodu się nie pojawi. Ja już sobie to przećwiczyłem raz czy dwa dzisiaj, wcześniej też powoli ćwiczyłem. Więc dzisiaj głównie taki temat. Jutro będzie w temacie tego, co jest na tablicy, czyli dokumentowania kolejnych warstw, kolejnych etapów tego mojego projektu Retrospektyw, bo myślę, że po jutrzejszej prezentacji już będę miał na tyle dużo wolnego czasu, że możemy ruszyć z tym tematem dalej i sobie go kontynuować. Także sądzę, że projekt powstanie szybciej niż później. W dodatku ten diagram, który tam widzisz na dole, to jest wstępny zarys pomysłu na architekturę tej aplikacji, tego projektu, a jednocześnie może dostrzegasz, jeżeli jesteś wystarczająco uważny no i poglądasz to na jakimś większym ekranie, to być może widzisz, że jest on podobny do diagramu, który rysowałem omawiając projekt w pracy, kiedy też zasugerowałem, że mógłbym przygotować jakieś demo pokazujące takie flow. Więc faktycznie tutaj mogę zdradzić, że ta aplikacja, która będzie pod kurs, no i też wypuszczona jako open source, będzie miała właśnie tego typu architekturę, w pewnym stopniu oczywiście, nie będzie to identyczne, ale będzie bardzo podobne, bo też chcę po prostu to połączyć z tym demo kodem takiego rozwiązania. No poza tym myślę, że będzie się fajnie sprawdzać w tym przypadku, bo też tam będzie sporo komunikacji asynchronicznej. Także mam nadzieję, że będzie to dla Ciebie też interesujące, więc tym bardziej zachęcam Cię do śledzenia kanału i do śledzenia projektu. Link do projektu jest w opisie, tak samo. W opisie daję jeszcze link do tej konferencji, chociaż nie wiem, czy w dniu konferencji jeszcze będzie się dało zapisać. Bilety są darmowe, więc sądzę, że spokojnie będzie można się zapisać. Moja prezentacja jest o 16 w sali wirtualnej B. Przy okazji bardzo dziękuję Maćkowi z kanału IT Morning za wymienienie mnie na liście polskich kanałów IT, które on w jakiś sposób poleca albo po prostu znalazł i je wymienia. Także dzięki wielkie Maciek, dzięki za polecenie mojego kanału i możecie dać znać, czy trafiliście do mnie właśnie z tego polecenia ze strony IT Morning, więc czekam na komentarze, no i liczę na to, że zostaniecie na dłużej. A w temacie samych prezentacji, występowania, czy też robienia ogólnie prezentacji jakichkolwiek, czy to w pracy, czy właśnie na konferencje, czy tego typu rzeczy, to muszę powiedzieć, że bardzo mi pomogło właśnie robienie tych materiałów. Z jednej strony materiałów tych takich codziennych, które teraz robię od prawie miesiąca, także niedługo już czeka nas podsumowanie po 30 dniach vlogowania, a z drugiej strony robienia tych wszystkich live'ów i takich treści, które raczej na bieżąco starałem się wymyślać, bo to mi daje bardzo dużą przewagę w postaci tego, że z jednego jakiegoś slajdu jestem w stanie zrobić całą opowieść. Nie potrzebuję po prostu na slajdzie umieszczać całego tekstu i go czytać, jak niektórzy robią. Myślę, że się spotkaliście z czymś takim też na konferencjach, na zajęciach gdzieś na studiach czy nawet w pracy. I mam wrażenie, że, znaczy jestem pewien, że to jest duża przewaga i duży plus moich prezentacji, bo ogólnie jest taka zasada, znaczy zasada nie zasada, nie? W sensie dobra praktyka prezentacji jest taka, że te wszystkie PowerPointy czy inne tego typu prezentacje, zależy w czym to robicie, czy jakieś keynotesy, powinny być po prostu tłem dla waszej prezentacji, a nie taką ścianą tekstu, bo zastanów się, kiedy ostatnio widziałeś taką prezentację, która była po prostu ścianą tekstu, na przykład na zajęciach, to
Jak bardzo się skupiasz wtedy na tym, co mówi prowadzący, względem tego, co czytasz na prezentacji? Jak długo ci zajmuje przeczytanie tego, co jest na prezentacji i ile czasu zostaje ci na wysłuchanie osoby, która do ciebie mówi? No pewnie niewiele, no nie? I taką mocną umiejętnością prezentowania i takim głównym punktem robienia w miarę przyzwoitych przynajmniej prezentacji jest to, żeby te slajdy były faktycznie tłem. Bo jeżeli umieścisz tam właściwie całą treść, no to trochę stajesz się zbędny jako prelegent. I w moim przypadku wygląda to po prostu tak, że mam tego typu prezentację, tego typu slajdy, jak ten, na którym mam po prostu tytuł, mam diagram, który w sumie już ma dosyć dużo tekstu, ale powiedzmy, że to możemy jeszcze zaakceptować. I na podstawie tego, na podstawie takiej jednej grafiki, ja nie potrzebuję tutaj mieć wszystkiego, co chcę powiedzieć, tylko jestem w stanie na tej podstawie zrobić 2-3-minutową historię, która będzie przez mnie opowiedziana, a to jest tło, tak? Czyli definiuję sobie tytuł myśli, którą prezentuję, czyli tutaj na tym slajdzie mówię o niszy dla Blazora, więc jest to nisza, którą Blazor może dla siebie zagospodarować, jaką widzę dla Blazora. I teraz, ten diagram nawiązuje do innego diagramu, który był wcześniej, więc mamy tutaj przedstawioną całą oś czasu rozwoju, powiedzmy, developmentu w webowym dotnecie. No i na końcu przeszliśmy jako dotnet full stack, dotnet deweloperzy z Reacta, Angulara, z Vue na Blazora, który tak naprawdę jest trochę cofnięciem się do czasów, które były wcześniej, więc nasz Blazor omija ten etap Reacta i Angulara i wraca do tych czasów, kiedy aplikacje były budowane w sposób bardziej statyczny, bo tyle po prostu potrzebowała i moim zdaniem nadal aplikacje potrzebują tego typu treści, tylko serwowanych w nowoczesny sposób, który dostarcza Blazor, więc jest to trochę cofnięcie się do czasów sprzed przynajmniej paru lat i budowanie aplikacji bardziej podobnych do tego, kiedy mieliśmy webformsy MVC czy Knockouta albo pierwszego Angulara, gdzie te strony nie były aż tak SPA, czy w ogóle nie były SPA, ale miały dużo treści statycznej, uzupełnianej o interaktywne elementy, czyli głównie ta część druga, a ta część pierwsza była mocno statyczna. Z tym, że w przypadku Blazora bardziej się upodobniamy do webformsów, tylko w dobrej formie, to znaczy takiej unowocześnionej i dostosowanej do aktualnych standardów, do aktualnych realiów i też powiedzmy przenoszącej te idee webformsowe do czasów, kiedy mieliśmy właśnie Knockouta, pierwszego Angulara, no gdzieś pomiędzy może, między MVC i plus jQuery, a Knockoutem. Więc tak naprawdę Blazor, ta nisza dla Blazora to jest po prostu powrót do tych idei, które były wcześniej, tylko zrobienie ich nowocześnie, bez potrzeby korzystania z full frontendowych frameworków, po to, żeby renderować strony, które są raczej statyczne i tak naprawdę aplikacje biznesowe nigdy w pełni nie wyszły z tego etapu, tylko technologie wyszły z tego etapu i Blazor sprawdza się w aplikacjach, które dalej są tutaj, typów aplikacji, które dalej są tutaj, ale jest technologią, która jest dużo, dużo dalej, jeżeli chodzi o jej nowoczesność, użyteczność, integrację z innymi elementami. Więc jak widzisz, na podstawie jednego slajdu, jednego diagramu, paru dosłownie wyrazów na nim, jesteś w stanie zbudować historię, po prostu nawiązując do tego, co jest na diagramie, bo też drugim problemem jest to, że slajd jest po prostu wypełnieniem tła. To jest też druga skrajność, która nie jest najlepsza, no bo jak z jednej strony masz bardzo dużo tekstu i właściwie cała treść jest na slajdzie, no to stajesz się zbędny, tak? I wtedy właściwie mógłbyś po prostu wysłać tą prezentację mailem i wszyscy by dostali tyle samej informacji, ale jeżeli slajd w żaden sposób nie nawiązuje do tego, co mówisz, tak? Czyli tak jak ja teraz pokazywałem sobie na slajdzie poszczególne elementy, o których mówię, no to on był uzupełnieniem mojej treści, on był pomocą naukową, a jeżeli on byłby po prostu jakimś obrazkiem, który jest tłem, tak? Backgroundem do tego, żeby na projektorze nie wyświetlała się pusta strona, to też nie jest dobrze, bo to znaczy, że ten slajd jest po prostu niepotrzebny. I w takim razie może warto jest połączyć poprzedni slajd z tym, o którym mówimy, albo przynajmniej dodaj tytuł myśli, o której mówisz, tak? W tym przypadku, jeżeli nie chcesz robić diagramu, nie chcesz tutaj odnosić się do jakiegokolwiek diagramu, jakiegokolwiek grafiki, jakichkolwiek słów kluczowych, które sobie wymieniasz, to chociaż daj tytuł, bo nawet jeżeli zrobisz taki slajd, tak? Czyli nisza dla Blazora i już na tej podstawie to jest dla ciebie tło,
jest to punkt zaczepienia, o czym teraz mówimy. Jeżeli ktoś na przykład na 10 sekund zajrzy w telefon, rozproszy się w trakcie prezentacji i będzie musiał wrócić do tego, o czym mówimy, to zobaczy na slajd, ok, nisza dla Blazora, czyli jesteśmy w tym kontekście. Więc to jest takie niezbędne minimum, żeby slajdy też były jakimś potrzebnym, niezbędnym do prezentacji elementem, ale żeby nie były dominujące, żeby nie przekazywały 100% treści, bo wtedy dla Ciebie zostaje 0%, a znowu jeżeli 100% jest tylko w Twoich słowach i 0% na slajdach, to wtedy slajdy znowu stają się zbędne i niepotrzebne, więc wtedy też warto, czy po prostu trzeba by je usunąć, bo to znaczy, że są tylko zbędnym tłem. Także na dzisiaj z mojej strony to tyle. A jak to oglądasz, to za parę godzin mam moją prezentację, bo ten odcinek wypuszczam o 8 w poniedziałek, a o 16 mam prezentację, czyli 8 godzin od publikacji. No ja to nagrywam oczywiście dzień wcześniej, więc dla mnie to będzie następnego dnia. Mam nadzieję, że jeżeli będziecie na tej konferencji, to będzie Wam się podobało. Dawajcie znać w komentarzach, dawajcie znać mailowo, czy jakkolwiek inaczej na Twitterze, na Discordzie, czy jak tam chcecie się ze mną skomunikować, czy było ok, co Wam się mniej podobało, co Wam się najbardziej podobało, bo lubię też taki feedback, właśnie bardzo mi się podoba, że po KGD za każdym razem dostawałem takiego maila z podsumowaniem, więc teraz o takiego maila, no też proszę tutaj indywidualnie, nie? Bo nie wiem w sumie, czy organizatorzy coś takiego zapewniają. Nie widziałem chyba takiej informacji w mailu dla prelegentów, więc nie jestem pewien, także wolę sobie zapewnić taki feedback od razu od Was. Dobra, a na dzisiaj to będzie wszystko, więc pamiętaj tylko, żeby zerknąć w linki w opisie. Tam jest projekt, tam jest konferencja, tam jest Discord, tam są szczegóły, jak można u mnie konsultacje wykupić. Pamiętaj też, żeby zasubskrybować kanał, zostawić łapkę w górę, udostępnić jakieś moje ciekawe filmy dalej i widzimy się w kolejnych filmach, w kolejnych dniach. Dzięki wielkie na dzisiaj i do zobaczenia już jutro. Cześć!